Siemano, tutaj Maciek GMP40 i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku miesięcznika. Przeleciał nam lipiec, niby to już miesiąc wolny, wakacje i tak dalej, ale ten miesiąc przeleciał mi tak szybko, że nawet często studia mi tak szybko nie przelatywały. Po pierwsze 2 tygodnie wyjazdu do Czech nagrałem dla was wędrownika, kiedy się za niego zabiorę, nie mam bladego pojęcia, ale mam nadzieję, że tym razem wędrownika złożę, nagrałem go bardzo ładnie kamerką GoPro, właśnie tą kamerką, całość nagrana jest i mam nadzieję, że wyszło całkiem fajnie. 10 godzin materiału surowego. Złoży się to na jakieś 14-15 odcinków i mam nadzieję, że dociągniemy tę serię, bo bardzo chciałbym ją złożyć, tylko no brakuje mi motywacji, więc jeżeli chcecie mi dać mentalnego kopniaka w dupę, no to motywujcie mnie jak tylko się da, a seria powstanie. Natomiast drugi tydzień zleciał pod szyldem meandrów głównie, ponieważ próbowaliśmy się do spektaklu, który został wystawiony 1 sierpnia na Placu Powstańców Warszawy. Był to nowy spektakl, Przetrwamy wieków, legendzie. Wyszedł naprawdę bardzo fajnie, chyba mi się bardziej podoba od tego poprzedniego patriotycznego, czyli Laurem, historia mężną o Wieci Skroń, którego premiera była rok temu w maju. I wyszło naprawdę rewelacyjnie jak na warunki, które tam mieliśmy, tak więc 2 tygodnie minęły właśnie głównie pod szyldem meandrów, a także pod szyldem koncertów oraz innych ciekawych rzeczy. Pospotykałem się ze znajomymi i nie tylko. Były to naprawdę 2 bogate tygodnie. Powróciłem też do streamu, choć te streamy są strasznie nieregularnie ze względu właśnie na to, że a to próba, a to jakiś koncert, a to się spotykam z kimś w jakichś tam sprawach, czy to ze znajomymi, czy to ze względów koncertowych, czy jakichkolwiek innych. Tak więc streamy są, ale są bardzo nieregularnie. Myślałem, że będą bardziej regularnie, ale no cóż, wyszło jak wyszło. Tak więc streamy wyglądają jak wyglądają, ale prawdopodobnie tak będzie też wyglądał mój kanał w najbliższym czasie, ponieważ jak wrócę na studia, to drugi rok pewnie da mi w kość. I od razu chcę powiedzieć, że nie wiem jak będzie wyglądał mój kanał pod względem wszelakiej maści Przejdźmy Razem czy na hardcora. To co teraz mam cały czas zarzucam z zapasu i nie nagrałem niczego nowego od dawna. Jest seria z Kajko i Kokosza, później nie mam nic. Jest seria z Medal of Honor Frontline, później nie mam nic. Jest seria z Marine Sharpshooter, później nie mam nic. Tak więc nie wiem jak to będzie wyglądało i czy przypadkowo nie będę musiał sobie zrobić przerwy, jeśli chodzi o Przejdźmy Razem. Jeśli chodzi o przerwę z całego kanału, to prawdopodobnie do tego nie dojdzie, ponieważ jeżeli chodzi o recenzje, to mam ich napisanych już na parę miesięcy do przodu, tylko że nie odcinek po odcinku, a do pewnych odcinków, tak więc jeśli chodzi o przerwę na kanale, nie podejrzewam, choć nie wykluczam takiej sytuacji ze względów na studia, ale mam pomysły na kanał i mam pomysły na nowe serie, które nie za bardzo będą związane z grami, bardziej z muzyką, ale myślę, że wam się spodobają, tak więc jak to będzie wyglądało, nie mam bladego pojęcia, ale mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Tak więc sprawy związane z kanałem poruszyłem i teraz jakie plany na sierpień? Otóż stało się coś, czego nawet sam nie przeczuwałem i z czego sam sobie nie jestem w stanie wyobrazić, ale pojawię się na Meet YouTube w Krakowie 12 i 13 sierpnia tegoż roku. Tak, po 2 latach wracam na jakąś masową imprezę stricte YouTube'ową. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Spodziewam się wszystkiego, szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o tę imprezę, ale będzie można mnie złapać. Gdzie? Nie mam bladego pojęcia. Jeżeli ktoś chce się zobaczyć w Krakowie i w okolicach i też będzie na Meet YouTube i innych tego typu sprawach, to niech się odzywa, z chęcią się zobaczę, pogadam, wymienię 2 słowa i tak dalej. Jeżeli ktoś będzie w Krakowie, a nie będzie na Meet YouTube, to myślę, że też nie ma problemu i będzie można się zobaczyć i też poproszę wtedy o naskrobanie, pogadamy się. Od razu dziękuję Bartkowi GM, który mi pomógł z tą całą sprawą na Meet Ity, bo ja jestem naprawdę strasznie nierozgarnięty, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Mimo, że chodzę na te koncerty i tak dalej, to tutaj troszkę to inaczej wyglądało, tak więc Bartek, dzięki, no i do zobaczenia na miejscu, bo Bartek też będzie.
I być może zobaczymy się również z innymi osobami, które znacie ode mnie i nie tylko. Tak więc Meet YouTube to jedna rzecz, ale później od razu, praktycznie od razu, przerzuca mnie na Półwysep Helski, ponieważ jest kolejna edycja D-Day Hell i od 19 sierpnia jakoś tak będę już na miejscu przez 2 tygodnie, prawie że całe. Tak więc jeżeli ktoś będzie na Półwyspie i również chce się ze mną zobaczyć, to nie ma sprawy, kręcę jak co roku wędrownika, relacjo, zapis całej imprezy. Zapraszam bardzo serdecznie. Tak więc tak wygląda mój sierpień, ale jeszcze zahaczę trochę o wrzesień, ponieważ 2 września jest taka impreza jak Zgierz City of Power w Zgierzu, na którym się pojawię, mam nadzieję, ponieważ jest to event darmowy, ale nawet jeżeli nie byłby on darmowy, to jest to dla mnie must have, ponieważ pierwszy raz w Polsce gra Bonfire, tak? Ten Bonfire z Niemiec, ten naprawdę zacny zespół hard rockowy, hard and heavy, troszkę aurowy, troszkę glamowy. Co prawda z nowym wokalistą i ze składem, który mało co przypomina to, co się działo w latach 80., ale jest to dla mnie must have, Bonfire chcę usłyszeć, chcę zobaczyć. Dodatkowo zobaczę wtedy sobie Civil War oraz moje znajome zespoły, Gutter Sirens oraz Lux Perpetua, także inne ciekawe bandy, tak więc zapraszam do Zgierza 2 września. Od jakoś 14 się wszystko zaczyna. No dobrze, spraw jest naprawdę bardzo dużo. Meandrycznie też coś planujemy, ale bardziej na wrzesień, więc to na kolejny miesięcznik czy coś, ten deseń. Nie wiem, czy przypadkowo miesięcznik w pewnym momencie nie zmieni się na kwartalnik. Jak to było przy maturkach, ale zobaczymy. Jak na razie bądźmy dobrej myśli. No i cóż, płyta miesiąca. Dzisiaj przedstawię wam epkę zespołu, który niestety już się rozpadł. I strasznie, ale to strasznie żałuję, bo w Polsce brakuje takiego grania, w ogóle na świecie brakuje takiego grania, a takie granie jest naprawdę rewelacyjne. Co prawda jest to epka i są 4 utwory, więc pewnie usłyszycie je dzisiaj podwójnie, ale zespół jest naprawdę godny polecenia. Jeszcze wrzucają parę studyjnych nagrywek, bo zdążyli przed rozpadnięciem się coś tam ponagrywać. Tak więc zachęcam, bardzo zachęcam. Blue Horizon, polski band z Warszawy i ich epka Out of the Blue. Bardzo dobra epka, bardzo dobry album, bardzo dobry CD-ek, bardzo ładnie wydany, typowy blues rock. Jeżeli lubicie muzykę z lat 60., powiedzmy The Doors, to ten zespół jak najbardziej jest dla was. Naprawdę wciągnąłem się bardzo w tę płytkę, jest ona bardzo klimatyczna i polecam serdecznie. Dzisiaj sobie jej posłuchamy. No i dobrze, czas na pytanka. Skąd bierzesz nazwy do miesięczników? Patrzę, jakie są pytania i najczęściej z nich wybieram coś, jakiś temat przewodni albo cokolwiek. Jeżeli mam jakąś sytuację, którą przedstawiam również w miesięczniku, to też ten tytuł stąd może się wziąć. W grach lecisz w ilość czy jakość? W sensie ilość, czyli masz bardzo dużo broni i tylko tyle, lub jakość, czyli masz mniej broni, ale możesz im dodawać celownik bądź zwiększać ich magazynek. Mówisz najprawdopodobniej o najnowszych grach. A z takimi rzeczami się najczęściej spotykałem tylko w nowych Battlefieldach i Call of Duty, bo w nowsze gry za bardzo nie grywam. Raz, że mnie za bardzo nie rajcują, tak samo jak te starsze, a dwa, że mój komp nie jest pierwszej świeżości. Tak więc lecę w to, co gra mi umożliwia. Tyle. Do tej pory jaka jest twoja ulubiona część GTA? Vice City. Uwaga, trudne pytanie. Już się skupiam. Wolisz muzykę czy gry? To nie jest aż tak bardzo trudne. Muzykę. Bo muzykę mam wszędzie i dnia bez muzyki nie mogę przeżyć. A bez gier już mi łatwiej. Ile ta bluza zielona ma lat? Szczerze powiedziawszy to nie... Szczerze powiedziawszy to trudno mi określić, bo... Ona na pewno nie była kupiona w markowym sklepie. To jestem... Tego jestem pewny. Pewnie była kupiona w jakimś ciuchlandzie. Kiedy? Nie jestem pewny, ale z 7 lat to na pewno ona ma, bo na pewno ją miałem, jak zakładaliśmy M&M Studio, czyli 2009, więc 7-8 lat na pewno ma. A czy więcej? Nie pamiętam. Pamiętam, że mam ją na pewno od początków kanału. Jaki masz komputer? Gamingowy czy bardziej zwykły? Podoba mi się termin bardziej zwykły. Nie, mój komputer jest powalony. A tak na serio, specyfikację macie podaną. Komputer mój był składany bardziej patrząc na kasę, ale również patrząc na wydajność. Tak w skrócie mogę powiedzieć. Wtedy miałem naprawdę grata, jeśli chodzi o rozwój technologii. Miałem Pentium 4, 1 giga RAM i jakaś karta graficzna, też chyba gigabajtowa. A może 512 nawet, więc przejście na lepszy sprzęt było po prostu u mnie wymagane i cokolwiek lepszego bym nie dostał, to i tak bym się cieszył. A teraz komp jest głównie
do tego, żeby był bardziej, na nim montuję, renderuję, ogarniam sprawy cudzysłów biznesowe, służbowe, czyli meandryczne i tak dalej, dużo rzeczy robię, ale mniej gram. A składany był bardziej pod wydajność, bo wiadomo, renderowanie i tak dalej to też zżera całkiem dużo. Kiedy Tomb Raider? Jak mi się zachce w ogóle grać? Interesuje mnie historia twojej ścianki. Wywnioskowałem po materiałach, że są to zespoły, które aktualnie słuchasz nałogowo. Kiedy wpadłeś na ten pomysł? Czemu na niego wpadłeś? Ile było update'ów? Znaczy zaraz, ścianki. Mowa o tym z tyłu, za mną? To są drzwi. Kiedy na to wpadłem? Chyba jakoś na początku liceum, albo na końcu gimnazjum, kiedy miałem czas, żeby się w coś takiego bawić. Pomyślałem, że fajnie będzie jakoś ładnie ozdobić moje drzwi, bo normalnie tam jest szyba, co prawda nie taka zwykła, tylko matowa, ale chciałem jakoś te drzwi ładnie ozdobić. No i pomyślałem, że słucham naprawdę dużo zespołów, więc fajnie by było takie loga porysować. No i zabrałem się za to, troszkę poćwiczyłem wtedy rękę pod względem rysowniczym, troszkę ją rozruszałem i może troszkę talentu mi wtedy przybyło, choć nadal nie jestem jakimś wybitnym rysownikiem i nawet jeżeli rysuję ze wzroku, czyli patrzę na coś i przerysowywuję, to nadal nie jest to może rewelka, ale podobało mi się coś takiego. Update'ów za dużo nie było, bo teraz po prostu nie mam czasu na takie duperele, że tak powiem, żeby sobie usiąść i powiedzmy poświęcić godzinkę, żeby jakoś ładnie logo jakieś bardziej zaawansowane narysować. To zrobiłem jak jeszcze miałem czas, teraz już takiego nie mam i jest tam dużo zespołów, których teraz słuchamy mniej, choć nadal bardzo szanuję. No i teraz oczywiście znalazły się zespoły, które lubię bardziej od niektórych, które są tam, ale no jak mówię, czasu brak. Jakie było twoje najśmieszniejsze zdarzenie związane z YouTube'em? Szczerze powiedziawszy, to nie mam bladego pojęcia, czy było jakieś takie ultra śmieszne wydarzonko, które wbiłoby mi się do głowy i pozostało na długo. Na pewno nie zapomnę sytuacji, kiedy podbił do mnie bodajże Hieronimik na operacji Południe i złapał mnie w najgorszym możliwym momencie, kiedy to strasznie mi się spieszyło do toalety, bo mnie strasznie cisnęło, bo byłem po rekonstrukcji. I złapał mnie wtedy, a ja myślałem, że on na mnie poczeka i sobie jeszcze coś pogadamy, a on sobie gdzieś poszedł. Więc to jest z jednej strony troszkę smutne, że tak wyszło, ale z drugiej strony śmieszne, że tak się to potoczyło. Ale jeśli chodzi o inne sprawy śmieszne, to nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam, żeby coś było aż tak bardzo śmiesznego, żeby mi się aż tak bardzo wbiło w głowę. Czy nadarzył się kiedyś moment, kiedy stwierdziłeś, że chcesz pierniczyć to wszystko i zamknąć kanał? Tak mówiąc szczerze, to były takie momenty, natomiast były to momenty, w których nie byłem w najlepszym humorze, może tak powiem. To znaczy, byłem troszkę zdołowany, przygnębiony i czułem się nieco gorzej, ale mijał dzień i już było mi lepiej, więc przechodziło mi to. Często właśnie były takie momenty, że w sumie po co ja to robię, jakoś mój kanał się za mocno nie rozwija i marnuję sobie tylko czas. Ale następnego dnia już stawałem pełen werwy i chciał mi się dalej to robić. Prędzej myślałem o jakiejś przerwie, aniżeli o totalnym zamknięciu kanału. Chociaż myślę, że istnieje taka możliwość, że kiedyś ten kanał zamknę, bo zajmę się zupełnie innymi sprawami, ale wtedy na pewno nie będę chciał z wami tracić kontaktu, więc jeżeli będziecie chcieli się spytać wtedy, co tam u mnie i tak dalej, to myślę, że nie ma sprawy. Broń Boże, nie chcę kanału usuwać, bo jest to naprawdę kawał historii, zarówno mojej YouTube'owej, jak i całego mojego życia, bo patrząc na to, ile czasu na to poświęciłem, no to wow. Poza tym poznałem naprawdę milion wspaniałych osób, nie tylko z takich, z którymi nagrywałem, ale także poznałem was. Wspaniałych widzów, którzy są ze mną, oglądają mnie, podoba wam się to, co robię, więc na pewno nie chciałbym z wami tracić kontaktu, więc takie rzeczy jak YouTube na pewno pozostaną i wszystkie tam serwisy pozostaną. No i cóż, zawsze będzie można się tam nie podpytać, jeżeli jakimś cudem zadecyduję, że trzeba już to skończyć. Shantę na przykład tak zrobiła, którą serdecznie pozdrawiam, teraz nie ma totalnie czasu na jakiekolwiek rozrywkowe życie YouTube'owe, a mimo wszystko grupka jest, Shantę gada z widzami i tak dalej, więc tadam, można. Troszkę się rozgadałem, ale tak, miałem czasami takie myśli, ale były one naprawdę bardzo płytkie i nie myślałem kilka dni tak poważnie na temat zamknięcia.
Jakie jest twoje podejście do, powiedzmy, lekkiego wymarcia widzów na kanale? Po starych filmach widziałem po parę tysięcy viewsów, obecnie krąży to około 70-150. Demotywuje to, czy jednak nie ma to znaczenia? Znaczy, patrzysz na starsze serie, ale nie uwzględniłeś tego, iż one już jakiś czas leżą. Ja naprawdę bardzo dobrze pamiętam czasy, kiedy wrzucałem moje pierwsze Przejdźmy Razem i nawet jeszcze, powiedzmy, że ta era, kiedy wcielałem się w bohatera, nie mówiłem tak jak teraz, nie komentowałem normalnie, tylko wcielałem się w kogoś. Pamiętam, że sam przy 300, 400, nawet 500 widzów, a może więcej, miałem po 15-20 wyświetleń, więc przyzwyczajony jestem. Tak więc nie przejmuję się tym. Tak więc to wasza wola, czy wy to obejrzycie, czy tego nie obejrzycie. Ja to tworzę dla siebie i naprawdę cieszę się z tego, że mogłem wypuścić nowy odcinek. Zwłaszcza te bardziej zaawansowane pokroju TVN-ów kiedyś, gry PC po mojemu, jakieś wędrowniki, headbangi czy tak dalej. Natomiast smuci mnie trochę to, że często błagacie, powiedzmy: Maciek, kiedy live? Maciek, kiedy jakaś seria i tak dalej? A jak przychodzi co do czego, to na streamie, kiedy wszyscy krzyczeli kiedy live, jest 8-9 osób. A na oczekiwaną naprawdę mocno serię, pod nią jest mniej wyświetleń niż na innych odcinkach. To jest najbardziej dołujące niestety, więc tak naprawdę słucham się siebie, robię to pod siebie i naprawdę, często powtarzam, ale nie błagajcie mnie o jakieś gry i tak dalej, bo wiem, co może z tego wyjść po prostu, że jedna osoba czy tam dwie osoby bardzo błagają i dobra, nagram, a tak naprawdę będzie mniejsza oglądalność niż normalnie. Kieruję się swoim sercem w tym, co tworzę i chcę, żeby tak zostało. Jak zaczęła się twoja przygoda statystowania w Ponkach i jak ci się to podoba? Wszystko zaczęło się jakoś w kwietniu, kiedy spotkałem się z Dominiką w pociągu i troszkę pogadaliśmy, chociaż krótko, później trochę popisaliśmy, a później było spotkanie z Ponkami 15 kwietnia w siedzibie Medycraftu. No i tak bliżej się z nimi wszystkimi poznałem, że tak to ujmę, z każdym tam złapam jakiś kontakt. No i później przerzucamy się do czerwca, nawet do maja, po moich maturkach, kiedy to się okazało, że kręcę jakiś odcinek. Wyłapałem tego posta jakoś, a właściwie nie tyle posta, co jakimś cudem, nie wiem jak do tego doszło, ale dołączyłem do grupy Ponkersi. Wtedy to była grupa zamknięta dla statystów z Warszawy i okolic. I Dakan zapostował info, że kręcą odcinek i potrzebują statystów. Był to dzień po mojej ostatniej maturze z angielskiego, więc pomyślałem: hej, mam wolne, mogę pojechać. No i tak to się w sumie zaczęło. Później ta grupa przekształciła się na publiczną i się zrobił straszny syf i doszło do usunięcia tej grupy, bo niestety, jeżeli grupa staje się ogólnodostępna i nikt nie ma nad nią kontroli, to jest przypał straszny. Ale jakimś cudem zawsze, kiedy coś kręcili, to jakimś cudem, cały czas mówię jakimś cudem, w jakiś dziwny sposób Facebook pokazywał mi tę wiadomość tego posta na stronie Ponków, czy też na tej grupie. Mimo iż miałem tylko Dominikę w znajomych, a Dominika krótko po naszych pierwszych nagrywkach, czyli typowej lekcji chemii i paru socjalach, odeszła z Ponków. Więc tak naprawdę przez samego fanpage'a Ponków cudownie dowiadywałem się o kolejnych planach i tak wbijałem. Podoba mi się to, chociaż czasami są strasznymi leniuchami, strasznie się obijają na tym planie i coś, co można by było nagrać 2 godziny, nagrywają w 4. Ale nie, no jest spoko, zawsze to jest jakieś doświadczenie, które później będę mógł wykorzystać. Czy będą jakieś gry na PSX? Znaczy z PSX, chyba chodziło ci o PlayStation 1, bo PSX to jest zupełnie co innego. Jeżeli uda mi się PS1 podłączyć do jakiegoś grabera albo odpalić jakąś grę z PS1 na PS2 i mój chałupasz to załapie, to nie ma sprawy. Z chęcią bym nagrał pierwsze 2 Medal of Honor, ale jakoś nie chcę współpracować na PS2, a PS1 też nie chcę współpracować z chałuparzem. Może jak jakimś cudem uzbieram albo uzbieramy na jakiś graber, to z chęcią, ale jak na razie marne szanse. Mówiłem jak w ogóle, jak wygląda sprawa z Przejdźmy Razem jak na razie. Jakie jest twoje zdanie odnośnie przejścia gier na dystrybucję cyfrową? Oraz jakie byłyby wady i zalety takiego rozwiązania? Z jednej strony to jest spoko, bo gry są bardziej dostępne, łatwiej je dorwać, na przykład takie Men of Valor. Mimo iż w Polsce pudełkowa wersja nie wyszła, to na Steamie już można tę grę dorwać. To trochę smuci mnie, że to, co kiedyś było normalne, to znaczy gry w pudełkach, które można sobie normalnie tutaj, prawda, postawić na półeczce, swego czasu będą jakimiś ekskluzywami, za które trzeba będzie naprawdę bardzo dużo płacić i mam nadzieję, że to do tego nie dojdzie i że fizyczne wydania zarówno gier, jak i muzyki
chociaż teraz na szczęście winyl przechodzi renesans, więc jest jakaś szansa. Mam nadzieję, że to się utrzyma i że będę mógł zbierać to wszystko w pudełkach nadal. Jestem totalnie za rozwojem cyfrowym, za dystrybucją cyfrową, bo ma to przyszłość i dzięki temu można dotrzeć do większej liczby osób, zarówno tym większym, jak i nawet tym mniejszym, właśnie ci mniejsi mogą się wybić. Często wychodzą z tego straszne gnioty, patrz Steam Greenlight, ale często znajdą się jakieś perełki, dzięki którym mali twórcy mogą zaistnieć na świecie. Ale też jestem troszkę konserwatywny i chciałbym zostać w pudełkach i tak dalej, w tym staromodnym wydawnictwie. Ale jestem jak najbardziej za tą dystrybucją cyfrową. No i też kwestia odsprzedawania gier. Kiedyś wystarczyło po prostu sprzedać grę w pudełku i już, a teraz te konta Steam, Origin, Uplay i tak dalej, matko boska, kombinować trzeba naprawdę masakrycznie. I w sumie, z tego co słyszałem, to sprzedawanie kont Steam jest nielegalne, oh my god. No właśnie, jak to będzie też wyglądało? W teorii tam słyszałem, chociaż za bardzo się nie interesowałem, że jak są jakieś systemy wymian, czy tak dalej, czy odsprzedaży, ale nie wiem na jakiej zasadzie to działa, bo mnie to nie interesuje za bardzo. Teraz naprawdę, mówię już wielokrotnie, coraz mniej gram i jakby troszkę odpadam od tego, ale mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Ile części liczy seria NFS w twojej kolekcji gier? Jeśli chodzi o wersje PC-towe, to mam wszystkie w pudełkach, od jedynki do Rivals, jak na razie. Przy czym Hot Pursuit, Shift 2 oraz The Run mam w wersji limitowanej oraz wersji normalnej. Jeśli chodzi o jakieś inne wydawnictwa, to mam Hot Pursuit 2 na Xboxa, mam Undercovera na PlayStation 2 oraz mam Most Wanted 510, Pro Streeta oraz Shifta na PSP. Tak wygląda moja kolekcja. Nie mam najnowszego Need for Speeda, jak na razie najnowszego, bo jest już zapowiedziany kolejny. Ale myślę, że w najbliższym czasie się jakoś wyposażę w niego i będę jakoś uzupełniał, bo naprawdę NFS-a bardzo lubię i być może też postreamuję kiedyś jakąś grę na PS2, o ile przesył będzie w miarę okej, dała się to zsynchronizować w jakiś sposób. Tak więc zobaczymy. Czy coroczne zwiększenie poziomu trudności na maturze ma sens? Gdyż często słyszało się, iż maturzyści nie radzili sobie z danym zadaniem bądź przedmiotem. Znaczy nie traktujmy tego ogólnikowo, bo prawdopodobnie odnosi się do matematyki. I tutaj prawda, nie wiem czy to ma sens. Natomiast jeżeli chodzi o polski, to widzę, że to idzie w drugą stronę, bo moje wypracowanie było bardzo łatwe, a rok później słyszę, że kolejne wypracowanie było jeszcze łatwiejsze. Tak więc tutaj nie ma reguły. Gdzieś czytałem w internetach, tudzież w jakimś artykule, bądź gdziekolwiek, jakaś pani wypowiadała się o tym, jak wyglądała szkoła w PRL-u, system nauczania, a jak teraz. Jak przeczytałem, że w podstawówce wtedy była 8-letnia, chyba ona się uczyła systemem 8-letnim, jak w podstawówce mieli rachunek prawdopodobieństwa, a w liceum każdy, ale to każdy miał całki, to ja sobie pomyślę, że ja rachunek prawdopodobieństwa miałem w trzecie liceum, a całki dopiero na pierwszym roku studiów technicznych, i to też jakieś nie bardzo rozbudowane na Simrach, nie mieliśmy aż tak bardzo tych całek rozbudowanych, no to możemy się jeszcze raz zastanawiać, czy to, czego się uczymy teraz, jest naprawdę tak bardzo trudne, jak to było kiedyś. Oczywiście teraz byśmy mogli tutaj dywagować, czy matura, poziom trudności matury jest adekwatny do poziomu nauczania w szkołach, ale no to jest temat rzeka, można by tu by było gadać i gadać, na to nie mamy za bardzo czasu oraz nie jestem aż tak bardzo doinformowany na ten temat, żeby ten temat poruszać. Który rodzaj gry jest lepszy? Premierowa czy może późniejsza reedycja? Czyli tytuł trafiał do pomniejszych serii, jak na przykład Extra Klasyka, Premium Games czy Pomarańczowa Kolekcja? Kiedyś to naprawdę miało sens, bo premierowa edycja naprawdę była bardzo bogata, ładnie wyglądała, okładka w całości była na pudełku i ogółem było widać, że to jest premierowa i jest naprawdę bardzo ładnie wydana. Natomiast taka Extra Klasyka, czy Kolekcja Klasyki, czy cokolwiek, no okej, mamy gierkę, tak? Mamy legalnie gierkę, więc spoko, jest zakupione. Natomiast w środku nie wygląda to aż tak rewelacyjnie. To pomarańczowe pudełko, ta okładka troszkę mniejsza, tutaj coś nadrukowane. Wizualnie nie wygląda to tak ładnie jak premiera. Natomiast jeżeli wychodzą jakieś ładne reedycje, które wyglądają naprawdę spoko, jak teraz widziałem reedycję Duma, chociaż reedycja gry, która w sumie po części jest Abandonware już, nie jest może najlepszym pomysłem, ale
spoko, jeżeli wychodzą jakieś ładne reedycje gier, to nie mam nic przeciwko, mogą być bardziej kolekcjonerskie, mogą być uzupełnione o coś, jeżeli jest to ładnie wydane, to stawiam na równi z premierą. Byłeś albo planujesz pojechać kiedyś na Woodstock? Nigdy nie byłem i nie wiem, czy zamierzam pojechać na Woodstock, ale zacznijmy jakoś troszkę od początku porządkować moją myśl. Ogółem Woodstock szanuję w opór, bo jest to naprawdę bardzo wyjątkowy festiwal. Nie dość, że jest darmowy dla wszystkich, co jest naprawdę niespotykaną cechą takich festiwali, to za darmo możemy zobaczyć naprawdę wielkie gwiazdy. No, line-up sprzed roku, za darmo zobaczyć Dragon Force, Dead Daisies, Tarię, naraz tak naprawdę. I wszystko to za darmo, przy normalnych cenach byśmy pewnie 1000 zł zapłacili. To na dodatek jest to bardzo przyjazna atmosfera, można nowych ludzi poznać, wspaniałych ludzi, zobaczyć super zespoły i ogółem przeżyć naprawdę fantastyczne dni, a organizacyjnie też jest rewelacyjnie. I tutaj opieram się na relacjach moich znajomych, którzy tam byli, bo sam nie byłem, więc sam nie mogę wywnioskować, ale to co mi mówili znajomi to i to co słyszę ogółem to jest super. Chciałbym się kiedyś wybrać na Woodstock, aczkolwiek czuję, że nie czułbym się aż tam tak dobrze ze względu na to, iż aż takie wielkie imprezy masowe, no, nie za bardzo mnie rajcują. Zwłaszcza, że trzeba stać pod sceną w tłumie. Ja stoję często w tłumie na koncertach, ale są to koncerty klubowe, jest tych ludzi mniej, a tak... No nie wiem, czy bym się odnalazł. Być może bym się odnalazł, trzeba kiedyś spróbować, ale... W tym roku na pewno mnie nie będzie. Oglądam Woodstock na livestreamie. Właśnie, kolejna fajna rzecz. Woodstock w całości jest livestreamowany. I pomyśleć, że ktoś chce taki festiwal zabić. Naprawdę. Co sądzisz o fidget spinnerze? Zabawka dla autystycznych dzieci? Gówniany biurowy gadżet? Czy sposób na wybicie się na YouTube? Szczerze powiedziawszy, po części nie rozumiem tego szału na fidget spinnera. Chociaż po części rozumiem. Bo jak ja byłem dzieciakiem, był taki szał na przykład na Tamagotchi, na metale z chipsów, tudzież na jojo, który może być po części takim ojcem fidget spinnera, trochę. Ogółem jest wiele rzeczy, jest wiele przedmiotów, które przechodzą swój szał w jakimś sezonie, a później pozostają jako miłe wspomnienie, albo właśnie o matko, jaki to był na to szał, jakie to było beznadziejne. Jeśli chodzi o samo słowo fidget, to fidget toys, o tym opowiadał Dembski w jednym ze swoich filmów. Tam bodajże opowiadał też o Pokémon Go wtedy. I to są zabawki na od stresa i myślę, że jeżeli ktoś musi się czymś zająć w rękach i po prostu ręce mu cały czas chodzą, na przykład cały czas, nie wiem, musi przebierać jakimś markerem czy czymś. Ja często tak mam, że jak siedzę i powiedzmy oglądam jakiś odcinek do ZLS-a, to muszę coś robić, powiedzmy czymś przebieram w rękach. Przedmiot jak przedmiot, a jeśli chodzi o to, że wow, fidget spinner nagle stał się popularny i wszystko to leci na YouTube, trzeba nagrać o tym filmik, the god damn, to tak jakby w latach 90. był YouTube, to wszyscy by nagrywali o Tamagotchi powiedzmy, albo właśnie o tych metalach, to coś na ten deseń i coś w tym stylu, no, tak więc nie mam jakiejś opinii, sam przedmiot w sobie nie jest zły, jest naprawdę całkiem ciekawy, nie ciągnęło mnie nigdy do niego, ale jako sam przedmiot jest naprawdę ciekawą rzeczą, natomiast fakt, iż niektórzy szpanują tym, że mają coś takiego i że wow, to jest super rzecz, normalnie patrzcie jakiego ja mam spinera, to jest słabe. Skąd wzięła się w twojej rodzinie tradycja podróżowania do Czech? Znaczy to w sumie nie jest tradycja, bo jeździmy tak od 2002 roku, co roku, można to troszkę nazwać tradycją, ale po prostu nam się tam dobrze jeździ. I uwaga, ultimatywna rzecz, dlaczego jeździmy do Czech, a nie zwiedzamy Polski. Bo z chęcią bym pozwiedzał Polskę, nie żeby coś. Po pierwsze, komunikacja. W tej naszej najbliższej rodzinie, czyli ja i rodzice, nie mamy auta, przynajmniej nie mieliśmy do jakiegoś czasu, dopóki ja sobie nie załatwiłem prawa jazdy, a później samochodu. W Polsce komunikacja turystyczna regionalna leży. Byliśmy raz w Czorsztynie, to jest taka wioska, małe miasteczko w województwie małopolskim. I żeby tam dojechać do naszego zakwaterowania, musieliśmy dojechać taksówką, bo do tego miejsca, turystycznego podkreślam, bo jest tam naprawdę bardzo ładny zamek i są naprawdę bardzo, ale to bardzo ładne widoki, no i samo jezioro Czorsztyńskie. Tam nie funkcjonuje, nie jeździ żaden autobus, a jeżeli jeździ, to do Czorsztyna nie dojeżdża. A w Czechach nawet na największym zadupiu jeździ autobus. Owszem, nie mówię tutaj o wszystkich miejscowościach, bo na pewno tak nie jest, ale mówię o tych, które są bardziej nastawione na
turystykę. Na przykład taka miejscówka, w jakiej byliśmy w tym roku, Kamienicki Szenow. W Polsce nie wiem, czy by ktoś chciał zorganizować prywatną jazdę spalinówką po torach nieużywanych, odrestaurować w ogóle te linie. A również nie wiem, czy publicznym zakładom transportowym, publicznej sieci autobusów chciałoby się dojeżdżać do takich wiosek, zwłaszcza w Polsce, a w Czechach się opłaca. Dlaczego? Bo ludziom bardziej opłaca się do pracy pojechać autobusem, aniżeli autem i później tym autobusem wrócić. Bo po pierwsze jest to tańsze, po drugie sam autobus jest, a po trzecie ten rozkład jazdy, który jest w tych małych wioskach, jest dostosowany właśnie pod ludzi, żeby ich zawieźć do pracy oraz żeby ich odebrać z pracy. Nie wiem, dlaczego to w Polsce nie może funkcjonować i jak w Czechach się to wszystko ładnie rozwija, tak w Polsce kolejne oddziały PKS-ów są likwidowane. No, to jest pierwsza rzecz, dla których jeździmy do Czech. Transport. Druga rzecz, ludzie. Naprawdę, ludzie w Czechach są rewelacyjni, a jak jeszcze słyszą, że Polacy chcą się z nimi dogadać po czesku, to naprawdę są bardzo uprzejmi i sami wchodzą w rozmowę, sami się pytają o wszelakie rzeczy. Tak teraz było na przykład w Rumburku, jak byliśmy, kiedy to z panią przewodnik, która nas oprowadzała po muzeum, gadaliśmy na wszelakie tematy, na relacje polsko-czeskie i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz to kasa. W Czechach jest tanio. Ale nie tylko dla nas jest tanio, bo bądź co bądź wszystko jest tańsze w porównaniu do Polski. Tak dla Czechów też jest tanio. To będzie strasznie dziwny miesięcznik, strasznie długi miesięcznik, będę się rozgadywał, ale trudno. Taka zagadka dla was. Zgadnijcie, ile zarabia świeżo upieczony pracownik Lidla, który wyładowuje towar na półki. Oferują mu około 25 tysięcy koron miesięcznie na start. To jest około 3,5 tysiąca złotych miesięcznie. Pracownik, który wyładowuje towar w Lidlu. Rok później zarabiasz 26 tysięcy, czyli o 170 zł miesięcznie więcej, a później ma jeszcze podwyżkę o 1000 koron znowu, czyli 170 zł. Tak więc widzicie, dlaczego między innymi uwielbiam tak Czechy, uwielbiam ten kraj i dlaczego lubię do niego wracać co roku. Czy to jest tradycja rodzinna? Nie, bo raz byliśmy na przykład na Słowacji, raz właśnie pojechaliśmy w polskie Góry Złotej, to całkiem niedawno, więc nie ma takiej tradycji, ale po prostu lubimy tam jeździć ze względu właśnie na to, że nam się opłaca, że nie musimy zaciskać pasa na tym wyjeździe, że naprawdę zobaczymy dużo, że dojedziemy wszędzie i że poznamy fajnych ludzi i ci ludzie pokażą nam fajne miejsce. Jakie gry masz największe pudełko, w sensie rozmiar, a nie zawartość? W sumie nie wiem, big boxy, które mam w kolekcji są podobnych rozmiarów, tak więc nie mogę wyłonić zwycięzcy. Jaka gra, którą posiadasz, zajmuje najwięcej płyt CD lub DVD? Znaczy, która gra? Odróżniajcie słowo jaka od która. Chyba ten skurczysyn. Ma on tutaj aż 6 dwuwarstwowych płyt DVD, więc jest to naprawdę w cholerę. Czy była taka sytuacja, że przed kupnem gry miałeś nadzieję, że będzie dobra, a gdy w nią zagrałeś, byłeś rozczarowany? Tak, były dwie gry, które zamówiłem w preorderze i te dwie gry... No cóż, byłem zawiedziony, na przykład to. To jest mój pierwszy preorder w ogóle. A sama kwestia, jak z tym preorderem się działo, no to jest już inna rzecz. Jak musiałem się nacharować, żeby w ogóle ten preorder zdobyć później. Znaczy, właściwą grę, a nie kupiony preorder. Jakie serie gier, twoim zdaniem, powinny być dalej tworzone, a nie są? Znowu, rozróżnijmy jakie, a które. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to Comanche. Gra, na której się wychowałem. Real War. Z chęcią bym zobaczył kolejną część. Na pewno IGI. Z chęcią bym w trójkę zagrał. I tak naprawdę to... Nie wiem. Wszyscy pewnie pomyśleli o Half-Life'ie, ale najpierw muszę te Half-Life'y w ogóle nadrobić. Czy myślałeś może o tym, żeby sobie kupić, złożyć retro kompat na przykład Windows 98? Może z Windows 98 to nie, ale sama idea kupna starego kompa, na przykład z takim Windowsem XP, żeby mieć i odpalać jakieś starsze gry, które teraz mi na przykład już nie pójdą. Tak, miałem takie pomysły, nawet całkiem niedawno, ale na razie kiepsko z kasą, więc... Odkładam ten pomysł i też biorąc pod uwagę to, że nie wiem, jak często bym z takiego kompa korzystał, a wolę nie wkładać kasy w coś, z czego za dużo teraz nie będę korzystał. No i dobra, to tyle pytań, długi dzisiaj odcinek wyszedł, ale cóż, przejdźmy do podsumowań. No dobrze, tak więc przez lipiec wrzuciłem dla was 14 filmów, zrobiliśmy z Bartkiem 4 filmy na Zetiles oraz poprowadziłem 3 live'y.
Liczba widzów na dziś przekroczyliśmy 4600, za co wam bardzo dziękuję. Ale także dziękuję za te... No cóż, jakby nie patrzeć, 6 lat z wami. Ponieważ od 6 lat powstają gry PC po mojemu, już ponad. Nie miałem okazji zrobić specjala, ani tutaj za bardzo się podzielić, po prostu już nie mam na to czasu fizycznie, ale mam nadzieję, że jeśli chodzi o rocznicę kanału jako takiego, bo teraz będzie 8 latek, to myślę, że coś tam się stworzy. No, jest co świętować, nie powiem. Liczba wyświetleń na dziś to 1,644,330. Liczba lajków na Facebooku to 540. Liczba osób w grupie gameplay, że troszkę nas ubyło, bo jest 196. Ale spoko, ważne, że wy jesteście. Liczba followersów na Instagramie to 82. Teraz jeszcze oczywiście jak zwykle widzowie, którzy przybyli w lipcu. No i cóż, Google Analytics. No dobrze, to jest cały lipiec i jak mi nie było, tak i tutaj trochę poleciało, bo mamy dosłownie 50 dni, 14 godzin oglądania, 15% mniej. No mam nadzieję, że przez sierpień troszkę to polepszymy. Mamy też mniej wyświetleń, co prawda tylko 3% mniej, ale no jednak. Za to dużo ocen pozytywnych, za co bardzo dziękuję, prawie o 20% więcej, z czego się bardzo cieszę. Też się cieszę z komentarzy, bo były jakieś tam strumyki w lipcu. No, też dziękuję. Też dziękuję za udostępnienia, niby mniej, ale i tak się cieszę. Też filmy na playlistach, troszkę ich więcej i troszkę więcej subów niż w czerwcu. Troszkę się ożywiliśmy. Mam nadzieję, że przez sierpień się jeszcze bardziej ożywimy, a przez wrzesień to już w ogóle. Najpopularniejszy cały czas wędrownik ze spotkania z Darwinami. Tu mamy streamy, zapraszam na streamy, bo się trochę dzieje. Pixelmon się nadal dobrze trzyma, ten stream troszkę nie poszedł. Kolinek pierwszy cały czas trzyma się. Waltine Jar z Lottą, Pixelmon znowu, Christmas Survival. Kto ogląda świąteczną serię w lipcu? Naprawdę jestem ciekawy. I ostatni Far Cry. Lecimy z ocenami. Ten live naprawdę tutaj zdominował wszystko, 115 łapek w górę, wow. Tutaj też bardzo dużo, za co dziękuję. Też się cieszę, że Diablo przyjęliście trailer, co ciekawe jest copyright strike za to, że wykorzystałem muzykę Alley Cat Scratch, ale... No, podoba mi się ten trailer, mógłby być lepszy, ale robiłem go trochę na szybko, bo szczerze powiedziawszy, że w ogóle o tej sprawie zapomniałem. Wybaczcie, ale zdążyłem jakoś. No i tutaj też się cieszę, że nowe recenzja Company of Heroes była ciepło przyjęta, choć mogłaby być przyjęta cieplej, a więc jeżeli jeszcze nie oglądacie, to zapraszam. I ogółem dziękuję za wszystkie łapki w górę. Te nowsze filmy, za te starsze, Medal of Honor Frontline to jest nowszy, ale powiedzmy taki, nie wiem, Kolinek. To już stare dzieje mojego kanału. Miło wspominam, ale stare dzieje. Mordor Operacja Storm, czy jakiś Czarnobyl 2. Naprawdę, jak widzę, co tutaj po dwie łapki, po trzy, jakimiś totalnymi starociami. Intro do Call of Duty. Proszę. Nie, tak ciekawie jest na to patrzeć, nie powiem. Jak zupełnie jakieś takie starocie z mojego kanału. Cieszę się, że to nadal żyje i że wszyscy, ktoś to jeszcze ogląda. Jeszcze jakieś wycięte ktoś sobie obejrzał, proszę bardzo. Tutaj jakieś cofnięcie łapek. O, filmy na playlista. Jak to się tutaj, proszę państwa, rozłożyło? Wędrownik. Scooby-Doo jak ten. Marine Sharpshooter, Medal of Honor. Airborne Troops, proszę. Muszę w ogóle tego recenzję zrobić, a czy zrobię to już inna sprawa. No. Nie no, bogato jak widzę. I cieszę się, że za to, że tak w tym miejscu też jest aktywnie. Ale może być jeszcze aktywniej, tak więc zachęcam do aktywności. Bo jeżeli nie wy, to ten kanał się po prostu nie rozwinie. Ja sobie mogę działać, ale to dzięki wam tak naprawdę wszystko idzie dalej. A to co to jest? Aha, to jest jakiś privat. I tu jakieś różne ciekawe rzeczy. Zupełnie nie wiem, głównie Minecrafty. Komentarze, bo minęliśmy. Oczywiście live wygrywają, miesięcznik, właśnie dzisiejszy miesięcznik to jest po prostu bogactwo, że tak powiem. Ale komentujcie, ja lubię czytać komentarze, lubię odpisywać na komentarze, jeżeli są rozsądne. Lubię to, naprawdę lubię, więc bądźcie aktywni. Film. Dwa zamknięcia kont. Justkos, Christmas, Kajko i Kokosz. Recenzje, Minecraft znowu, Need for Rush. Jeny, jakie dziwne tutaj rzeczy.
Teraz to. O, wędrownik oczywiście najdłużej, ale też live'y się dobrze trzymają. No tak to wygląda, no, dalej nie będziemy jechać. Pierwsze 25 sobie zobaczmy. Tutaj w sumie bez zmian, aż tak bardzo. To na czwartej pozycji. Ciekawie, ciekawie. Tutaj jak zwykle nic ciekawego nie ma. Tutaj chyba też jakiejś rewolucji nie ma. No nudy są, po prostu nudy, tylko cyferki do zapamiętania. No i w sumie to tyle z tego wszystkiego. No dobrze, no to teraz czas się żegnać. No i to tyle na dzisiaj, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Lajkujcie, subujcie, komentujcie, zaglądajcie do opisu. No i cóż, do zobaczenia na tych wszelakich imprezach, na streamach, na wszystkim, co teraz się stanie. Oj, robocze mam te wakacje, nie powiem. Tak więc, cóż, do zobaczenia. Nara.